bez miłości i bez kogoś drogiego. Twoje serce dla tego. To była jakaś fascynacja, no trudno, proszę pana. To była jakaś indywidualność. Mówię panu, po jego towarzystwie inni mężczyźni wydawali się monotonni. Był to Rembajlo. Z temperamentu i także, prawda, zdarzało mu się obcinać uszy w pojedynkach. I awanturnik, który uprawiał własną, pisał to, co myślał, własną politykę. Potrzebował kobietę i jedzenie, i żarcie. To był renesansowy człowiek, jak pan pamięta. Postać zupełnie wyjątkowa. Może niewątpliwie to była jedna z najbardziej ciekawych indywidualności, takie jakie tylko zdarzają się na kresach. Na ogół każdy tę dziecięcą chorobę lewicowości w tamtych czasach przechodził. Natomiast Mackiewicz to jest dość wyjątkowe. Właściwie od czasu jak zaczął myśleć, a podobno był wunderkindem, prawda, więc takim genialnym dzieckiem, które tam w wieku 4-5 lat czyta poważne dzieła historyczne, to właściwie od kiedy zaczął myśleć, był reakcjonistą. Urodził się w Sankt Petersburgu w 1896 roku. Jego ojcem był Antoni Mackiewicz, natomiast matka Maria była z domu Pietraszkiewiczów. W związku z interesami ojciec przeniósł się do Wilna w 1907 roku. Był przemysłowcem, często podróżował. O ile wiadomo, to był człowiekiem usposobienia dość romansowego, więc jeżeli Mackiewicz coś odziedziczył po ojcu, to właśnie powiedzmy niespecjalne respektowanie zasady wierności małżeńskiej, prawda? I warto przypomnieć, że bratem młodszym o 6 lat, bratem Stanisława Mackiewicza był Józef Mackiewicz, pisarz, wiadomo, znakomity, aczkolwiek no, znów nie ma co ukrywać, że stosunki pomiędzy braćmi właściwie nigdy się dobrze nie układał. Mackiewicz już kiedy wybuchła wojna w 1914 roku, podobno próbował przedostać się do legionów. To była, mówię, próba, więc oczywiście nieudana. Natomiast równoległą strukturą, tylko konspiracyjną do legionów, ale o charakterze wojskowym, była przecież Polska Organizacja Wojskowa. I Mackiewicz, który znalazł się w Warszawie, został członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Zresztą wtedy również po raz pierwszy w życiu, zresztą przypadkowo w tramwaju, spotkał Józefa Piłsudskiego. Kiedy kończy się wojna, kiedy niepodległość wybucha, no jest oczywiście cała płonąca granica wschodnia i tutaj zaczyna się pewna epopeja żołnierska Mackiewicza. Mianowicie wstępuje do oddziału zorganizowanego przez braci Dąbrowskich. To była dość osobliwa formacja, którą właściwie można porównać i zresztą już wtedy porównywano do oddziału Kmicica z XVII wieku. A więc o niezbyt wysokim poziomie dyscypliny, prawda? Natomiast o wielkiej brawurze, o wielkiej odwadze, no, o charakterystycznym składzie socjalnym, prawda? To był taki oddział młodych ziemian po prostu, młodej szlachty. W trakcie jednego z urlopów 13 lutego 1920 roku w warszawskiej katedrze świętego Jana odbył się ślub Mackiewicza z Wandą Krachelską,
To historia dość romantyczna, ale w swojej, powiedziałbym, prehistorii. Mianowicie 6 lat wcześniej Mackiewicz jako 18-latek zazdrości o 12-letnią wówczas, a więc w wieku sienkiewiczowskiej Julii, swoją przyszłą żonę, zazdrości dokonał zamachu samobójczego. W tym okresie zasadniczo wojennym właściwie Mackiewicz uczył się dziennikarstwa. Współredagował dwa pisma monarchistyczne wydawane przez organizację, do której Mackiewicz należał. Z tym, że wszyscy prawie członkowie tej organizacji poszli na ochotnika na front na czele z jej przewodniczącym księciem Zdzisławem Masalskim i właściwie większość z nich poległa. Pierwszy numer Słowa ukazał się 1 sierpnia 1922 roku. To środowisko, które sfinansowało i dało jakieś podstawy organizacyjne Słowu, to byli ludzie, o których no, można powiedzieć słowami ojca Sir Winstona, Randolfa Churchilla, że na prawo od nich była już tylko ściana. Mackiewicz dostał, można powiedzieć, to pismo jako człowiek przecież młody, 26-letni, a więc obdarzony znacznym kredytem zaufania. I trzeba powiedzieć, że mimo że Mackiewicz pewnymi swoimi, nazwijmy to, wybrykami stwarzał pewne problemy, no to oczywiście był to wybór najlepszy z możliwych. Nieomal codziennie przez te 17 lat ukazywał się jego wstępniak na pierwszej kolumnie. To były, te jego wstępniaki były czytelne. To znaczy, on nie używał martwego języka dziennikarskiego, bo ten martwy język dziennikarski już funkcjonował też w międzywojennym dwudziestoleciu. To był człowiek, którego władza nad językiem była tak dobra, że on nie używał tych wytartych, rozmaitych klisze, tylko każdy jego wstępnik był żywym tekstem. Lubił się podpisywać swoje artykuły jako CAT, czyli C-A-T. To jest z opowiadania jego ulubionego pisarza, Rudyarda Kiplinga, o kocie, który chodził własnymi drogami. Trzeba przyznać, że to była doskonała taka autocharakterystyka tego pisarza. Nie nudził. Przed wojną mówiono, że Mackiewicz, ten naczelny konserwatysta i monarchista II Rzeczypospolitej, mówię to trochę żartobliwie, pisze bolszewickim językiem albo proletariackim językiem. I to było na rzeczy. On pisał niesłychanie wprost, bezpośrednio, prosto, jasno, a zarazem zwarcie. To się rzadko takie talenty zdarzają. Nie można tego się nauczyć. Pan Bóg daje komuś talent Picassa czy wielkich malarzy. Również rozdaje talenty publicysty. Jak Słowo przychodziło do Warszawy rano z kurierem Zwileńskim, to już czekało szereg kurierów, znaczy chłopców redakcyjnych, wszystkich redakcji, żeby schwycić od razu Słowo, żeby już móc skomentować. To Słowo czytała Polska.
z pisma lokalnego, w końcu małego miasta, przecież Wilno miało 200 tysięcy mieszkańców II Rzeczypospolitej, stało się pismem ogólnopolskim, a można nawet powiedzieć, że pismem, które było, można było kupić w Królewcu, czy w Berlinie, czy w Pradze, a podobno nawet w Paryżu. Dziś to wydaje się wręcz nieprawdopodobne, że tam w zespole redakcyjnym było 8 osób plus korektorka. A jednak pismo wychodziło codziennie. Drugie pismo konkurujące ze Słowem nazywało się Kurier Wileński. Jego redaktorem był Kazimierz Okulicz, który miał opinię masona i była pomiędzy Mackiewiczem i Okuliczem zadawniona wrogość i nawet, zdaje się, pojedynkowali się raz. Wprawdzie może tutaj ilość tych pojedynków jest trochę przesadzona, tak z pewnością da się ustalić 7 jego pojedynków w okresie tym wileńskim. Ach, o wszystko, proszę pana, polityczne, o kobiety, o co tylko można, bo każdy pretekst był dostatecznie dobry, żeby był pojedynek. To był, wie pan, to była epoka pojedynków, teraz nie ma pojedynku, bardzo żałuję, to było bardzo zabawne przecież. No nie? Redaktor Okulicz z Kuriera Wileńskiego, czy Hulewicz, tutaj ten miał temblak, ten miał rozorane czoło, Mackiewicz był poharatany w rękę. I to było bardzo zabawne, bo to dodawało jakoś, wie pan, temperamentu temu miastu, bo to miasto było trochę senne, dzięki pojedynkom ożywiało. Dorożkarze czytali Słowo. Nigdy nie mogłam zrozumieć dlaczego. Czytane było. Czytane było przez ludzi tak zwanych prostych, które jest określeniem zabawnym, bo inteligencja nie chodzi w parze przecież z wykształceniem. To było bardzo czytane. Było to pismo konserwatywne, tak zwanych żubrów wileńskich, to znaczy finansowane przez zamożnych ziemian i prowadzące swoją własną politykę, czyli politykę właściwie Mackiewicza, która była pośrednia pomiędzy jego własnym awanturnictwem i pewną kontrolą ze strony żubrów. Stanisław Cat Mackiewicz, to trzeba powiedzieć to otwarcie i wprost, był takim trochę enfant terrible konserwatyzmu polskiego. No, na przykład Mackiewicz, można powiedzieć, darł koty z klerem, mimo że konserwatysta i Polak katolik, prawda, ale no, wyraźnie jego stosunki z kurią arcybiskupią za rządów metropolity Jałbrzykowskiego były bardzo złe. Co się między innymi przecież toczyła w przewrocie majowym. Oto właściwie kto skonsumuje politycznie ten przewrót. Ale przecież chodziło o to, na kim Piłsudski ma się oprzeć. Przecież wiadomo, no nie może na tej prawicy, którą obalił, prawda? Która zresztą była jego śmiertelnym wrogiem. I tutaj właśnie rola Mackiewicza okazała się niesłychanie istotna i niesłychanie, no dodam, zbawienna dla Polski. Mianowicie to, że przewrót majowy na szczęście, mimo swojego tragicznego przebiegu, nie stał się zwycięstwem lewicy nad prawicą w Polsce. W tych dniach i to rzeczywiście w tych godzinach, kiedy się decydowały losy na dworcu wileńskim, prawda, kiedy delegacja konserwatystów spotkała się z Piłsudskim, to był ten pierwszy zalążek współpracy, to właśnie organizatorem tego spotkania był Cat Mackiewicz, później jeszcze dwa razy przyjęty przez Piłsudskiego już w dniach tuż po przewrocie. No i ukoronowaniem tego wszystkiego był tak zwany zjazd w Nieświerz. Nieświerz, trzeba przypomnieć, siedziba rodowa, no największego, a zarazem będącego przedmiotem jeszcze właśnie jakiegoś kultu wręcz Mackiewicza, rodu Radziwiłłów. Tam doszło do spotkania Piłsudskiego no, z całą elitą arystokracji litewskiej.
W tym momencie Mackiewicz odniósł największy triumf polityczny swojego życia. Udało mu się przekonać z jednej strony swoich mocodawców konserwatywnych, właśnie, że Piłsudski nie jest żadnym socjalistą i nie ma obawy, że w Polsce nastąpi jakaś czerwona rewolucja. Że Piłsudski to jest właśnie krew z ich krwi i kość z ich kości, że to jest szlachcic litewski. Piłsudskiego z drugiej strony przekonać do tego, że warto konserwatystów potraktować no, jako ten przynajmniej istotny segment tworzącego się prorządowego obozu politycznego. I tak też stało się istotnie. Konserwatyści w zakresie zbioru swoich poglądów, a zwłaszcza, powtarzam, poglądów na inne grupy narodowe, które były w Rzeczpospolitej. Przypomnę, przecież Rzeczpospolita to 30 po roku, druga Rzeczpospolita to 30% mniejszości narodowych, byli niezmiernie tolerancyjni. No oni nieśli ten wspaniałą pamięć o pierwszej Rzeczypospolitej, prawda? Czyli tej zbiorowości demokracji szlacheckiej, i współżycia różnych narodów. To oni starali się przenieść to w wiek XX z pewnym trudem, bo to już było troszeczkę, jakby to powiedzieć, w kontrowersji z nacjonalizmem i szowinizmem ukrytym pod różnymi szatami. Z jednej strony hitleryzmu, faszyzmu złoskiego, ale i bolszewizmu, prawda? Jednym słowem wszelkiego rodzaju ruchów, które budziły nienawiść, bądź klasową, bądź rasową, prawda, bądź narodową. Stąd też można powiedzieć, postulat monarchizmu u Mackiewicza był postulatem geopolityki polskiej. Był posłem przez dwie kadencje, to znaczy jedna, jak wiadomo, była niepełna, to znaczy ta przerwana rozwiązaniem Sejmu i późniejszym aresztowaniem byłych posłów, a później już pełną kadencję w latach 30-35. Mackiewicz jako parlamentarzysta niestety nie zapisał się niczym, żeby było wszystko jasne. Chociażby dlatego, że Mackiewicz był niesłychanie złym mówcą. Mianowicie on miał taką cechę, co zresztą poświadczają liczni świadkowie, że po prostu się niesłychanie zapalał, nie panował nad sobą, wobec tego się indyczył, tracił wątek. Jak doszło do tego, że my, to znaczy jako grupa Żagarów, zaczęliśmy wydawać pismo Żagary jako dodatek do konserwatywnego pisma Słowo, to jest jeden z cudów Wilna. On wyławiał młode talenty. On po prostu uważał, że przede wszystkim był wrogiem szkoły dziennikarskiej. Zapytał mnie, pierwsza rzecz, czy pani była w szkole dziennikarskiej. Mówię, że nie. To on powiedział, że uratowała się pani. Powiedział, no daję wam dodatek, możecie tam drukować, co wam się podoba. Ja nie będę się w to wtrącał. I nie wtrącał się nic, a nic, żadnej ingerencji nie było. Prawda? Jak się dzisiaj czyta, no to straszliwa lewicowa retoryka. Prawda? W pewnym momencie to zaczęli robić z tego powodu awantury jego, prawda, protektorzy. No i ta cała impreza się skończyła po pewnym czasie. Cat Mackiewicz był gorącym Piłsudczykiem, ale Cat Mackiewicz przynajmniej kilka lat życia poświęcił na nieubłaganą walkę z Piłsudczykami. Na przykład protestował przeciwko łamaniu tej nowo uchwalonej konstytucji, prawda? Między innymi przez słynny okulnik Sławoja Składkowskiego o mianowaniu Rydza Śmigłego drugą osobą w państwie, prawda? Co wprowadzało ten system tak zwanego siogunatu, prawda? To znaczy, że tam cesarz panuje, czyli prezydent, a siogun, czyli wódz naczelny rządzi. Krytykował właśnie totalizm, czyli w tym wypadku polskim raczej pewną biurokratyzację, prawda, zurzędniczenie państwa.
łamanie praworządności na przykład no, poprzez takie rzeczywiście barbarzyńskie akty, jak słynna akcja palenia cerkwi. Ale myślę, że jeszcze istotniejszy jest jednak ten czynnik polityki zagranicznej, czyli to jest wojna, którą Mackiewicz zaczął toczyć z Beckiem. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Beck był przez Mackiewicza oskarżany o to, że doprowadza do sytuacji osamotnienia Polski. To znaczy, że nie przyjmując tego wariantu ofensywnej polityki proniemieckiej, a antyrosyjskiej, prawda, doprowadza do sytuacji wojny na dwóch frontach. Zdając sobie sprawę z tego, że gwarancje angielskie są nic nie warte, to znaczy, że są nic nie warte chociażby z tego względu, że Anglia nie ma armii stałej, prawda, a więc nie może udzielić pomocy Polsce w razie starcia, że natomiast Anglia zrobi wszystko, aby Polskę wtrącić pierwszą do wojny z Niemcami, aby zyskać czas na pokonanie Hitlera dopiero w następnej fazie rozgrywki, zresztą przy pomocy sojuszu, którego Polska nie mogła i nie chciała zawrzeć, to znaczy sojuszu z Rosją. Mackiewicz definitywnie uważał, że najpoważniejszym wrogiem Polski jest Rosja, zresztą nie tylko nie on jeden, a nie Niemcy, w przeciwieństwie do endeków, którzy uważali akurat na odwrót. Z tym, że kiedy zdał sobie sprawę, że jego teoria już nie może być wprowadzona w praktykę, że konflikt polsko-niemiecki doszedł już do tego stopnia, że trudno jest mówić o porozumieniu, to zaczął apelować o zbrojenie armii. Gwałt zadawany siłą musi być siłą otwarty. Własną siłą stanowi własny żołnierz. Dlatego trzeba mieć żołnierza, który umie się bić i umierać za ojczyznę. Atakował Rydza Śmiglego, wykrzykiwał: nasze generały to same idioty. Kiedy generał w Polsce, to było bóstwo, to było coś się nie kwestionowało w ogóle. I co go doprowadziło do Berezy zresztą. Mackiewicz był jedynym dziennikarzem polskim, który za głoszone poglądy poszedł do Berezy na 17 dni. Podkreślam, jedynym dziennikarzem polskim. W oficjalnym tam komunikacie rządu, prawda, było podane, iż Mackiewicz został tam osadzony z powodu defetyzmu, siania defetyzmu, no bo pisał, że Polska jest nieprzygotowana do wojny. On tak bardzo liczył się z dziećmi. To nie było właśnie takie jakiegoś odgórnego tonu. Do wszystkich naszych koleżanek mówił pani albo pan, chociaż byli najmniejsi. A najpiękniejszą naszą podróżą to była właśnie ta podróż, którą zrobiliśmy w 1939 roku. Myśmy pojechali wtedy na Pomorze, w Poznańskie, zwiedzaliśmy wszystko. To było takie poczucie, które mój ojciec, jak jechaliśmy później we dwójkę, do nieświeża jakoś wyartykułował o wojnie tej. I mówił właśnie że o tym, że ta wojna to będzie wojna, która będzie najstraszliwszą możliwie wojną, takiej jakiej sobie nie wyobrażamy, że Polska z tego na pewno nie wyjdzie korzystnie. Miał jakieś takie bardzo pesymistyczne zdanie o naszym losie. Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego. Twoje serce dlatego tęsknotą drży.
radujesz się, że już tu jest. Osiemnastego września 1939 roku zaczyna się drugie siedemnastolecie w życiu Cata Mackiewicza. Tym razem jest to siedemnastolecie emigracyjne. Zbliżyliśmy się na Litwie Kowieńskiej, gdzie ja uciekłem i on uciekł. I codziennie w kawiarni Kondratis spotykaliśmy się w Kownie. I potem znowu spotkaliśmy się w Paryżu. Został wprowadzony do tej Rady Narodowej. Polska, która właśnie złożyła bezprzykładne ofiary dla dobra ludzkości, ma pełne prawo żądać, ażeby jej męczeństwo nie poszło na marne. Ożywiajmy więc ducha, budzimy sumienie świata. Niechaj to czyni Rada Narodowa, niechaj będzie strażniczką nieugiętą tych wartości ducha i tego dynamizmu polskiego, które zatriumfują w bliskiej przyszłości. Mackiewicz początkowo nawet dosyć przychylnie przywitał powołanie rządu Sikorskiego, ale bardzo szybko przeszedł do opozycji, widząc no po prostu małoskowość tego nowego reżimu, który głównie zajmował się oczywiście zwalczaniem swoich konkurentów z sanacji. Mackiewicz wprawdzie też w tygodniku Słowo, no bo wznowił Słowo, ale jako tygodnik. Też pisał, że sanacyjnej gnojówki pudrować nie będzie i rzeczywiście nie pudrował. Ale co innego rozrachunek, a co innego pewne no, jakieś szersze perspektywy polityczne, którym temu rządowi brakło. Zresztą to niewolnicze trzymanie się Francuzów, które spowodowało, że Sikorski przez to po prostu zmarnował tę armię, która z takim trudem została odtworzona. Padła Polska, myśmy widzieli, padła Francja. Wie pan, świat się skończył, wojna jest przegrana. Ja w to wierzyłem, tak jak patrzę na pana. Mackiewicz uważał, że niektórzy politycy polscy powinni zostać we Francji, przesunąć się do Rzymu i starać się o stworzenie jakiejś kolaboracji. To było rozumowanie oparte na przekonaniu logicznym, że wojna jest przegrana. Wersja nieprzychylna Mackiewiczowi mówi, że Mackiewicz namawiał Raczkiewicza do podjęcia rozmów kapitulacyjnych i szukania porozumienia z Niemcami. Wysuwano różne już zupełnie absurdalne zarzuty przeciwko niemu, nawet tam o subwencjonowanie, prawda, przez Niemców jeszcze przed wojną, o rzekome prohitlerowskie nastawienie Mackiewicza. Mój ojciec przysłał przez jakiś konsulat w Kownie, ale wie pan, że może naprawdę nie pamiętam przez który, czy japoński, czy jakiś równie oryginalny, papiery, wszystkie możliwe papiery na to, żebyśmy przez Indie pojechali do Londynu. To był 40 rok. I to już chyba byli bolszewicy w Wilnie, a moja siostra była już w poważnym stanie. Tak to już musiał być koniec 40 roku, bo już się spodziewała tego małego Ryszarda. I mama ustaliła, że w związku z tym nikt nie pojedzie. Rząd polski z generałem Sikorskim na czele, który jest równocześnie wodzem naczelnym polskich sił zbrojnych, zabrał się żywo do roboty w Londynie. Generał Sikorski daje baczenie na wszystkie części składowe polskich sił zbrojnych.
Nawet jeżeli jesteś asem lotniczym, dobrze jest mieć asa w kartach. Wielki szlem. Alarm! Z roku na rok Mackiewicz coraz bardziej zdawał sobie sprawę z tego, że właściwie sprawa niepodległości, a już na pewno granic, jest przegrana. Ale uważał, że przynajmniej nie należy dokonywać aktów, można powiedzieć, legalizujących ten stan rzeczy. Sikorski, który był na pewno wybitnym człowiekiem, ale nie znał Rosji, był szalenie pod wpływem angielskim, w sensie, że sklebiali mu, a on był tak wrażliwy na pochlebstwa, ulegał im, ulegał presji angielskiej. Mógł wytargować lepsze warunki. Co innego, że te warunki i tak byłyby na papierze. Więc to jest spór teoretyczny. Ta opozycja, której Mackiewicz zresztą nie mógł uprawiać w taki sposób normalny, można powiedzieć, ze względu na rozmaite szykany w postaci odmówienia przydziału, bo to w warunkach wojennych reglamentacji przydziału na papier, prawda, więc nie mógł przydziału papieru na gazetę, więc nie mógł wydawać gazety. Wydawał swoje broszury, które były w wojsku Za życia Sikorskiego zakazane. Wydał 55 takich broszur. Bo Mackiewicz starał się wpłynąć na myślenie Polaków. Bo to w tych broszurach pisze wielokrotnie, że Polacy nie rozumieją, że nie ten wojnę wygrywa, kto w nią dużo włożył, a ten, kto jest najsilniejszy w momencie jej zakończenia. Ogromna większość Polaków w czasie wojny twierdziła, że wojna jest o nas. Świat cały walczy o nas. A Mackiewicz twierdził calutki czas, że myśmy zostali do wojny wciągnięci. Wojna została na nas skierowana przez gwarancje angielskie. Oburzano się na to. Jak to? Poniża nasze zasługi, poniża, bo świat cały o nas walczy. A Mackiewicz pisał, że właściwie sprawa już została skończona i przesądzona. Że w Teheranie zdecydowano Europę podzielić na dwie części, wschodnią i zachodnią. Czyli, dosłownie użył tego zwrotu, tylko cud może doprowadzić do tego, że po tej wojnie będzie jeszcze Polska niepodległa. Chodził, spacerował, zrywał się i spacerował po mieszkaniu. Potem podchodził, pisał kawałek, znowu spacerował. To było jakieś myślenie prawie przy bieganiu. Tak szybkie chodzenie było. W bitwie pod Białą Górą zginął kwiat czeskiego rycerstwa. Razem z nim odeszły w przeszłość dotychczasowe tradycje. I stąd psychika tego narodu uległa zasadniczej zmianie. Zastanawiam się, a może nawet jestem pewien, że po Powstaniu Warszawskim psychika mojego narodu zmieni się nie do poznania. Pakt, który zawarliśmy, jest tylko formalnym przypieczętowaniem tej zrodzonej przyjaźni i współpracy, która się już dokonała i która krzepnie każdym dniem. Niech żyje wieczna przyjaźń narodu polskiego z narodami Związku Radzieckiego. Niech żyje Wielki Związek Radziecki. Jeśli na przykład chwalimy się tym, że nie mieliśmy Kislinga wobec Niemców, to Anglicy dawniej reagowali na to patrzeniem nam w oczy w sposób swoisty, który zdawał się mówić: a więc to prawda, co wam zarzucają, że jesteście poczciwi durnie. A teraz już się nas pytają, a dlaczegoż teraz macie ich tak wielu? Od Osóbki do Jędrychowskiego i jeszcze dalej? And this is the spirit of the victory parade. There are troops there from every continent in the world, troops who fought on land, sea, and in the air, across the African desert, in the Burmese swamps and mountains, the men of Arnhem and of Iwo Jima, men who marched in triumph through Berlin and through Tokyo. Jestem zdania tych,
którzy głoszą, że odrodzić narody moralnie będzie można tylko poprzez powrót do nauki Chrystusa. Po pierwsze, Mackiewicz nie wierzył w rychłą trzecią wojnę światową. Tym bardziej zaś nie był zwolennikiem podtrzymywania oporu zbrojnego jako bezcelowego i wykrwawiającego naród. Stał natomiast na stanowisku, że rola polityczna emigracji powinna polegać na podtrzymywaniu ciągłości instytucji państwowych i symboli państwowych. Jemu właściwie było zupełnie wszystko jedno, kto się z nim zgadza, a kto nie. On swoje robił, swoje pisał, specjalnie w czasopiśmie Lwów i Wilno. Wszystkim wymyślał, w tym w Wilnie i Lwowie. Ja wtedy należałem do nowo powstałej grupy politycznej NIT, Niepodległość i Demokracja. On NIT zwalczał w sposób bezczelny, w sposób brutalny, w sposób arogancki. Te kontrowersje, to było troszkę tak, że on bez tej kontrowersji nie mógł żyć. I one się odbywały w nim samym i w tym, co pisał. I atrakcja jego polegała między innymi na tym, że nikt się nim nie zgadzał w większości tego, o czym mówił. Ale to były idee nowe, to były zawsze jakieś idee świeże, odważne. To był odważny człowiek. Jak szedł, to tak wypuszczał powietrze z wielkim hukiem, kieszenie miał wypchane jakimiś papierami i zawsze szedł dużymi krokami i machał rękoma bardzo. Ale to było już postać tragiczna. Widać było, że on właściwie się dusi, on właściwie nie ma się gdzie podzieć. Oczywiście, dlatego że nikt nie był dosyć inteligentny, żeby z nim rozmawiać. Że on miał to poczucie, wie pan, takiego bardzo... że nie ma właściwie ludzi mądrych na świecie. Ja wszystkich uważał za... 50 lata, wczesne 50 lata. Większość ludzi, którzy wyszli z wojska, z wojny, którzy już się trochę nauczyli po angielsku, starali się sobie zabezpieczyć byt zawodowo, kupować domy, mieli już dzieci jakieś, tam się zaczęły rodzić i tak dalej, jeżeli mieli żony, albo jeżeli nie, to też. Wszystko to razem, wie pan, te codzienne życie Polaków tutaj było bardzo wymagające w sensie czasowym i każdym innym. Nam się tam dobrze nie powodziło tutaj, prawda? Z Portugalii dostawałam od ojca stale sardynki. Dlaczego sardynki? Nie wiem. W każdym razie te sardynki były stale nam przysyłane, to znaczy one były przysyłane memu wujowi, ale przez mojego ojca i to było wiadomo. I to był jedyny kontakt. Jedyny kontakt. Wtedy było niewiele Polaków w Anglii i wszyscy mniej więcej mieszkali w jednej dzielnicy. South Kensington, ambasada i tak dalej. Także spotkanie Mackiewicza w autobusie było łatwą rzeczą. Raz mnie się to zdarzyło i rzeczywiście człowiek chciałby się pod ziemię zapaść, dlatego że on wśród tych cichutkich, wtedy zwłaszcza Anglików, on wykrzykiwał na cały głos, pokazywał palcami, śmiał się. Naprawdę, że człowiek chciał wysiąść na pierwszym przystanku. Wszędzie jakiś taki manier, że tak powiem, towarzyskich, to był człowiek dosyć nieobliczalny. Znany był ze swojego rubasznego zachowania w restauracjach. To znaczy jadł trzy potrawy jednocześnie, przeważnie palcami. Zakładał sobie serwetę, tak jak wielu za mojego dzieciństwa na Wileńszczyźnie zakładał pod kołnierzyk tutaj wielką białą serwetę i jadł dwie zupy właśnie głośno i z wielkim zapalem. To widać było, że to człowiek kocha jedzenie. Był no, niesłychanym kobieciarzem, prawda? I jego, prawda, rozmaite przygody, prawda, są dosyć głośne. Nie wiem, czy to czar słowa, czy inne jakieś zalety. W każdym razie to było też zdumiewające dla wszystkich, że on te podboje robił. Fascynacja. On był bardzo interesującym człowiekiem. Bardzo.
No wie pan, nie można się było przy nim nigdy nudzić. I żeby był zawsze pełen czegoś, myślał o czymś bardzo intensywnie, miało się wrażenie. To znaczy, jak, nawet jak jadł, czy cokolwiek robił, miało się wrażenie, czy siedział, pił kawę u Dakowskiego, to miało się wrażenie, że o czymś bardzo intensywnie myśli, cały czas. Że ten mózg mu cały czas bardzo aktywnie funkcjonował. Pisał w wiadomościach dosyć często. Bo Grydzewski zdawał sobie sprawę z dobrych talentów i często i dużo Mackiewicza drukował. Grydzewski czasami dostawał artykuł Mackiewicza, nad którym się wściekał. Dosłownie prychał, pluł do ścian. Ale mówił, wspaniale napisane. Mackiewicz był wrogiem Rosji i wrogiem Sowietów i wrogiem komunizmu. Był wrogiem Rosji w sensie politycznym, to znaczy każdej Rosji, to znaczy uważał, że Rosja jest głównym konkurentem politycznym Polski. Był wrogiem Sowietów i komunizmu z powodów ideologicznych. Natomiast Mackiewicz był wielbicielem kultury rosyjskiej. Człowiekiem, który uważał, że literatura rosyjska jest najwspanialsza na świecie. Był chyba jednym z nielicznych ludzi na świecie, którzy przeczytali całą korespondencję Czechowa na przykład, a który Annę Kareninę uważał za największą powieść świata. Dwukrotnie w losowaniu czytelników w takiej ankiecie oni obaj zajęli pierwsze miejsce. Józef i Stanisław. No bo błyskotliwy facet był, no był błyskotliwy, był niebywale błyskotliwy. Tak jak jego brat był refleksyjny, tak ten był odwrotny, był błyskotliwy. Nieokiełznany, wulgarny, brutalny czasem i w słowie, i w mowie. Czasami bardzo szarmancki, a czasami bardzo ostry, niesympatyczny. Bardzo szarmancki w stosunku do pań na ogół. Był bałaganiarz, ale miał to wspaniałe, jednak bardzo ostre pióro. Nie, ja nie mam wrażenia, żeby można było więcej powiedzieć, wie pan, o nim jako o człowieku. No, cóż, no. Był dosyć niezwykły. Jako polityk, on był nieznośnym człowiekiem. On w kawiarnach wykrzykiwał, prawda, o rozmaitych rzeczach mówi i tak dalej. A ten pan to jest G, a ten pan jest D i tak dalej. Ja sam musiałem raz interweniować, mówię, niech pan tak nie mówi. On mówi, a co pan tego broni i tak dalej, jak ja panu mówię, że jest G, to jest G. Więc no, taki człowiek przypuszczalnie nie mógł być premierem. Mackiewicz mimo wszystko uważał, że trzeba pozostawać na gruncie legalizmu, czyli tak zwanego zamku, a więc instytucji prezydenta Rzeczypospolitej, ponieważ jest to jedyny sens politycznej emigracji. I właśnie w momencie całkowitego, można powiedzieć, osamotnienia prezydenta Zaleskiego przyjął funkcję premiera rządu emigracyjnego. Mackiewicz. Stanisław Mackiewicz, proszę bardzo. Do pana Stanisława Mackiewicza, wiceprezesa 4 Rady Narodowej w Londynie. Na podstawie artykułów tam takie, ustawy konstytucyjnej mianuje pana prezesem Rady Ministrów. Podpisany prezes Rzeczypospolitej August Zaleski. Data 7 czerwca 1954. I tu się zaczyna się pan Mackiewicz jako premier. Jak został premierem, wieczorem przyszedł do nas na kolację. Otwiera mu drzwi nasza córeczka starsza. Mackiewicz wchodzi i mówi: Tadeusz, pierwszy raz Polska ma inteligentnego premiera. Mackiewicz, ten reakcjonista, okazał się, można powiedzieć, takim parlamentarnym demokratą, prawda? Ponieważ uważał, że podstawą polityczną mają być nie owe kanapowe stronnictwa, tylko masy emigracji polskiej. I przeprowadził wybory do tak zwanej 4 Rady Narodowej, gdzie na około 100 tysięcy osób wzięło udział prawie 5 tysięcy osób, co i tak było o tyle sukcesem, że te 5 tysięcy osób
był potencjał ludzki większy niż tych wszystkich partii opozycyjnych, nazwijmy to, wziętych raz. Sam Mackiewicz żartował, że kiedy jeden z odłamów PSL-u, zdaje się, zwoływał swój, organizował swój zjazd walny, to na ten cel wynajmował budkę telefoniczną w Londynie. Z mego punktu widzenia to jeden z najbardziej aktywnych premierów, jakieśmy mieli na emigracji. I premier z głową polityczną, to nie rozchodziło się o to, czy on był z prawej strony, czy z lewej strony. On na przykład nie znosił socjalistów. On mówił straszne rzeczy o pragierze i tak dalej, nie chcę ich powtarzać. Ze mną był dobrze, bo był winien mi funta, ale z innymi nie mógł pić kawy, prawda? Więc po prostu, ale on tak się zmienił, to był inny człowiek. I myśmy doszli do wniosku, jak on przestał być premierem, że nie, on nie ma po prostu miejsca wśród emigracji. Zgłaszam na ręce pana prezydenta dymisję rządu, korzystając z okazji zakończenia pierwszej sesji Rady Rzeczpospolitej Polskiej, powołanej przy udziale rządu, któremu miałem zaszczyt przewodniczyć, a to dla ułatwienia panu prezydentowi najsłobodniejszego wyboru premiera i rządu. Podpisano Stanisław Mackiewicz, prezes Rady Ministrów, data 21 czerwca 1955. No więc to był człowiek bardzo skomplikowany i ogromnie nieszczęśliwy. Ludzie chyba nie zdają sobie sprawy, do jakiego stopnia on był nieszczęśliwy. Ta wesołość taka, to była zupełnie powierzchowna. I został bez gospodyni i skazany na celibat mniej więcej. Więc musiał w obu tych dziedzinach korzystać z usług komercjalnych. Tak, a ponieważ miał mało pieniędzy, to zepchnięty został na najtańsze usługi w obu dziedzinach. I z tego czasu pochodzi jego znane powiedzenie: jest jeszcze coś gorszego od kuchni angielskiej, to jest kurwa angielska. Więc tak to jest. No i wreszcie ten dramatyczny wyjazd do Polski. Sporo ludzi wybierało, jak to wówczas mówiono złośliwie, że wybrał wolność, pojechał do PRL. On był jedynym człowiekiem, który wyjeżdżał, tak jak w jego stylu, wyjeżdżał z pompą. Wydał oficjalne oświadczenie, które zostało w tutejszym dzienniku opublikowane. Dlaczego on, szlachcic litewski, jedzie do państwa komunistycznego. Uważał, że rola polityczna emigracji jest skończona. No więc ja też wówczas miałem pewien problem, musiałem zrewidować, jak to się do mnie stosuje i doszedłem do wniosku, że on jednak nie ma racji, że to no, trudno pojedzie. Jego koniec, jego powrót do tej Polski, prawda, po jałtańskiej, do Polski pod rządami sowieckimi, lepiej, żeby tego nie było. W konsekwencji jego, wie pan, całej sylwetki, mi się wydaje, że lepiej, żeby tego nie było. Związek Ziem Północno-Wschodnich nazwał go zdrajcą. Brat ogłosił oświadczenie, że zrywa z nim. Ksiądz Meysztowicz, który walczył z nim w polsko-bolszewickiej wojnie jeszcze, też podobnie. Wielki zawód i wielki smutek. Ale potem szereg jego tych przyjaciół, wie pan, wybaczyło mu. No, wariat, wiadomo, Mackiewicz. Kwestia na ile, poza motywami politycznymi, to znaczy przekonaniem o tym, że emigracja już wyczerpała swoje możliwości, a że z drugiej strony w kraju no, następuje jakaś liberalizacja, a wyrwać Polski z kręgu państw satelickich, prosowieckich się nie uda i tak w tym momencie. Na ile rolę odegrały także pewne motywy no, bardziej przyziemne, prawda? Na przykład kwestia tarapatów finansowych Mackiewicza.
Bo w końcu to, że pojechał do Warszawy w 56 roku, wyjechał stąd i wylądował w Warszawie, że musiał mieć jakieś kontakty z nimi przedtem, prawda? Więc to wszystko stworzyło wielki znak zapytania. Dziś w Domu Dziennikarza w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z byłym premierem emigracyjnego rządu w Londynie, Stanisławem Mackiewiczem, który wczoraj powrócił do kraju. Mój przyjazd do Polski ma charakter ściśle wynika z konsideracji czysto politycznych. Dwa, że te konsideracje polityczne nie są właściwie konsideracjami w stosunku do emigracji Polski. Są one konsideracjami w stosunku do polityki mocarstw zachodnich do sprawy Polski. No i wrócił. I wie pan, że wrócił, to jednak był inny człowiek. Tak jak panu powiedziałam, przed wojną to był człowiek wesoły. Awantrujący się, wesoły i tak dalej. A po wojnie to był człowiek, no, to nie ulega wątpliwości. Jeżeli ktoś wydawał do 50 roku to pismo Lwów i Wilno i wraca, to nie jest wesoło. Nowy Świat i krakowskie przedmieście to szlak wiodący na Stare Miasto. Piękna i młoda jest dzisiaj Warszawa. Związał się z prasą paksowską głównie. Nawet napisał parę artykułów do Trybuny Ludów, a takim dowcipem z jego strony było to, że zaproponował redakcji prowadzenie kącika porad heraldycznych. Wydawał książki. Urządzony był nie najgorzej, mieszkał na Starym Mieście. Chorował bez przerwy. Był ulubieńcem szatniarzy, kelnerów, którzy go rozpoznawali. Panienki pracujące w hotelu Polonia, zwane popularnie w tych latach polonistkami, udzielały mu usług gratisowo. Jest też taka zabawna anegdota, którą Stefan Kisielewski wspomina, że kiedyś chciał wziąć taksówkę przed Foksalem, gdzie często stowarzyszeniu dziennikarzy był Mackiewicz, i taksówkarz powiedział, że niestety, ale nie może jej wziąć, ponieważ jest ona zarezerwowana dla pana premiera. Przez chwilę myślał Kisiel, że to dla Cyrankiewicza, ale patrzy, właśnie wychodzi cat Mackiewicz, prawda? Więc popularny był niesłychanie. Zachował się w sposób bardzo przyzwoity. Nie dał się wykorzystać, prawda, przez władze PRL-u do jakiejś działalności politycznej. Mackiewicz, a nie kto inny, był jednym z głównych inspiratorów i twórców tak zwanego słynnego listu 34 z roku 1964, czyli pierwszego zbiorowego protestu w PRL-u od 56 roku, prawda, jeszcze no najwybitniejszych umysłów. Zresztą Mackiewicz też ten oczywiście list podpisał. To świadczy rzeczywiście o bardzo dużej odwadze. Tak samo jego korespondencje, prawda, które wysyła jego Gaston de Syrizy, prawda, które jednak były tak samo bardzo odważne i też tutaj bardzo dużo ryzykowo. Kiedy wreszcie bezpieka zorientowała się, kto jest owym Gastonem i kiedy wyszła zarazem na jaw sprawa listu 34, to z jednej strony przyszły sankcje w postaci natychmiastowego zerwania wszystkich umów wydawniczych na książki, wyrzucenia z dnia na dzień z pracy dziennikarskiej w paksowskich kierunkach,
No ale wreszcie i sprawa poważniejszego kalibru, to znaczy wszczęte zostało śledztwo prokuratorskie przeciwko Mackiewicza. Zawiadomiono o antypaństwowej działalności Mackiewicza, to znaczy o posyłaniu artykułów do Kultury Paryskiej, prawda? Ale to śledztwo się przedłużało. To znaczy koncepcja rządu była taka, żeby się go pozbyć z Polski. I proponowano mu paszport, żeby on wyjechał i żeby nie wracał. I on wtedy właśnie mówił z furią, że ja nadaję się do tego, żeby zgnić w więzieniu radzieckim i nie wyjadę. Nie wyjadę. Marzył tylko o tym, żeby być pochowanym w Wilnie. Mackiewicz umarł w sytuacji przestępcy, przeciwko któremu prowadzono śledztwo. Historia Polski w ogóle, czy historia dwudziestolecia, coś takiego, to ona się składa przede wszystkim z mitów, prawda? Operuje się ciągle z sztancami. I zasługą Mackiewicza jest to, że on przełamuje te sztance. Myślę, że przede wszystkim to była wielka swoboda, wolność, nie liczenie się z żadną cenzurą, z żadnymi ograniczeniami. To było rąbanie tego, co się myśli. Po przejściu pół wieku w tresurze uważania na słowa, cenzury i tak dalej, to chyba prawie zanikło. Takich ludzi już teraz dzisiaj nie ma. Wie pan, co tu dużo gadać, to był bardzo wybitny człowiek, mimo wszystko. Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego. Twoje serce dlatego tęsknotą drży. Wytęskniona, droższa.